Oka, hej, szamanie w kamiennym wigwamie, już mi zarzucają, że tylko jem i jem i jem. No co, proszę Państwa, o czym chata bogata? Zapraszam! Co, zazdroszczą mi czego? Jedzenia? Jedzenie jest do jedzenia, proszę Państwa. Zupeczkę jemy, proszę Państwa. Wczorajszą zupkę, dziś teraz bez mięsiwa, wegetariańską, bo mięsko zjedzone było. Teraz, proszę Państwa, jemy same tylko owoski, znaczy owoski, warzywa. Cały talerz. Szamanie w kamiennym wigwa. O, żeby się nie wylało. Jem póki gorące, póki cieplutkie. Łyżeczkę tutaj mamy. I zaraz wcinamy. A, może troszeczkę źle to za bardzo wziąłem. Za daleko, panie kamerman. No proszę się jedną stopę, pół stopy podsunąć. Także muszę ujeść, żeby się nie wylało. Wy pomyślicie, że tylko je się w tym kamiennym wigwamie. 0 euro, 0 złotówki. Jak ja to robię? A wy harujecie, ciuczki palicie. Takie coś pijecie. Takie coś pijecie, a potem się dziwicie, że nie macie pieniędzy. A wodę z kranu. Najlepsza była ze studni. Ja tu jem, a cały czas mam pełno, zobaczcie. Manna z nieba, jak za czasów Mojżesza. No, także zaraz będzie kolejny wierszyk, żebyście mieli co czytać, oglądać, żebyście się nie nudzili. A wiecie, że ja cały czas nie zarabiam. Nie zarabiam, nie wiem, pisałem, czy tam mi pan dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pisał i słuchajcie, i do tej pory nic nie przychodzi, nie wiem, czy się wróciło, jak mi nie było, jak byłem we Francji, nie mam pojęcia o tym. W ogóle nie mam pojęcia. Także proszę podziwiać mojego wojownika, tutaj jest, oj, to muszę przykleić, to jest urwany, tutaj kołczan ze strzałami. Nie tak powinno być, a to nie, to było inaczej powinno być tutaj, to już tu pękło. Najpierw pozwolicie mi to zjeść, a potem będziemy wiersze czytać. Jest propozycja zrobić grilla nad rzeką Wartą z głosem Ameryki i rzymskim nosem. Niedługo nauczymy się podziemnego języka, nowego Esperanto. Będziemy mówić, słuchajcie, może zacząć mówić jakieś kody, bo ja się boję, żeby mi kanału nie zablokowali. Dorobek kilku lat pracy. Nie zarabiam, a już was straszą. Cały czas za mordy z urzędowym. Dojdziesz do stopnia generała, na szeregowca zdymisjują. Dostaniesz prawo jazdy, fuch, zabiorą ci. Bo za szybko jechałeś, bo tam coś jeszcze. Bo obraziłeś policjanta. Dajcie spokój. Zdobyte umiejętności są zawsze z wami. Chyba, żeby jakiś demon wam psychikę opanował. Jak na przykład choroba psychiczna, choroba duszy. To jest co innego. Jakbyś jechał pod prąd, czy zabijał ludzi. To normalne, że trzeba zabrać. Ale nie, że za prędkość. Wiesz, stać się, wykupuj.
Dawaj, czy 100% szybciej jechałeś? No to niech będzie 5 tysięcy czy 10 tysięcy złotych mandatu. Nauczyć ich przez portfel. Albo tak. Przekroczyłeś 20 km prędkość w terenie zabudowanym. Odkręcamy ci dwa koła i zostawiamy na trasie. Wykup kosztuje, jak chcesz, od razu 10 razy wartości koła. Aby ci może nauczyli. I nie karać. W ten sposób zapobiegać. Niech taki pirat potem idzie autostopem do domu, z jakiegoś zapola do Sieradza, niech kombinuje na drugi dzień drugi samochód, szuka po złomach koła. A policja niech potem sobie aukcję prowadzi, jak nie mają na paliwo. Albo na premię, bo jeżdżą pod bloki kwarantanny sprawdzać. Zdalna praca, patrzeć czy boknie się nie pokaże. Manekiny róbcie. Twarze, bo jestem tutaj, nauczcie się gadać ochrypłym głosem. A pokażcie kolegę, a wyjedźcie sobie kurde na Karaiby. Gdzie co 3 dni robić testy. Jest chore. Iść do biblioteki, testy robić. W nosie wam będą dubać, kurde. Myśmy w nosie dubali, to mama połapała. Ej, weź tą rękę, gdzie w nosie dubiesz? Będziesz miał wielkie dziurki potem. Oni wam dzisiaj szczoteczką, kurde, jak kominiarz w kominie wam biorą, w nosach drapią. Także takie rzeczy jem dzisiaj. Zupa owocowa na 4/4 owocowa, warzywna na 4/4 z kurczaka. Tutaj tam Genia Paris, am. Żebyś może 20 euro nie wydawała. Jesteś nieudacznikiem w takim wypadku, jak jesteś w Paryżu. 20 euro na jedzenie wydawać. Także proszę państwa, chociaż wytrzemy rączki, nie utłuściły się. Kolejny mój wierszyk z tomiku Nie umiałem żyć, o Sabrinie. I proszę państwa, o i tutaj mam, proszę państwa, jeszcze będę miał zaraz grejpfruta, zobaczcie jakiego wielkiego, z cukrem sobie pojem, a to za chwileczkę. Cukier jeszcze tutaj mam, żebyście wiedzieli, że będzie jedzony, to zaraz go cukrem, ja lubię, żeby mi tak cukier troszeczkę skrzypiał pod zębami, wy wiecie o tym. A, się troszeczkę przeźle w tym czasie. Albo może najpierw go troszeczkę zjeść, dlatego, że może mi weźmie i kamera się wyłączy, to film potem zrobię. Także proszę państwa, pomplomus po francusku, grejpfrut po polsku, hokahej. No. Trzeba się zdrowo odżywiać, bo jesteście tym, z czym jecie, jak wam mówiłem. Nie oszczędzajcie na jedzeniu. Krzańcie te władze, które wam nie pomagają, te mopsy, to wszystko, tych nieudaczników. Róbcie sami francuski grejpfrut. Nie ten popsuty, nie. A może polski, nie wiem.
Przed chwilą mi tutaj niewidzialna ręka go podała. Le mets secret. Tajemnicza ruka. Sekretna ruka. Ja też wszystkich rosyjskich słów nie znam. Nie myślę, że ja rozumiem, bo zjadałem. Kamera powinna do mnie podejść. Pan kamerman się odpiernicza, jak Tomek. Jak rzymski noc nad... Chociaż tam trochę aktywny był nad rzeką Wartą. O, teraz się dorwałem do prawdziwych części tutaj. Karolcia Nowak, pozdrawiam cię. Boże mój, nie wiedziałem, że cię koronawirus dopadnie. A może się pomylili i ci tam coś w papierach nagrzebali tylko. Szczepijcie się niepotrzebnie, czy się trujecie, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, nie wiem. Nie będę mówił, bo znowu powiedzą, że coś tam jest, ale co tam jest, to nie wiem. Bo za jedno słowo mogą mi kanał zablokować. Jakieś grypsko jest, bo sam chorowałem. A czy to był koronawirus, to nie wiem. Bo ja wiecie, że do lekarza nie chodzę w takich rzeczach. Pro forma tylko. Bo tak prawo działa. No i wierszyk miał być. Kamera się zaraz weźmie mi, wyłączy i wierszyka nie będzie. O, się dorwałem teraz w końcu do takiego wielkiego. Także zjedzone. Obiad zjedzony, dzień zaliczony. Tak w więzieniach mówią. Ten, kto mówił, że rok nie myje. Nawet usta przetarłem. Oka, hej. To co, zaczynamy brać jakiś wierszyk. To jest też mój rysunek. Z aresztu, proszę, zobaczcie. Chrystus padający pod krzyżem. Wieść od córki. Płacz twój nie budził nieraz w oczy, choć spać się chciało, trzeba wstać, by zapłakane córki oczy wytrzeć, butelkę z mleczkiem dać. Jak w kołowrocie, choć zmęczony, po ciężkim, bo handlowym dniu, gdym odpoczywał utrudzony, płaczem zrywałaś mnie ze snu. Rano pieluszki, kaszka manna, tak miesiąc, miesiąc, któryś rok, że aż wyrosła z ciebie panna, co czynem mnie wprawiła szok. Retro pojazdy, to mój konik, a ty pocięłaś je na złom, by dzieło rąk ojca roztłonić, odsłoniłaś naturę swą. Myślałeś, że to dziadek, myślałem, że to dziadek twój. Zameldowałem na policję,
że zniszczył on majątek mój, ty urażony masz ambicje. Dziadek już umarł, a ty trwasz, we mnie się zrywa więzi nić. Pragnąłem widzieć twoją twarz, dzięki tym chwilom mogłem żyć. Los i życie mnie nie szczędziło, nieraz jadłem więzienny chleb. Co z rodziną się porobiło, za co tak musi cierpieć człowiek? Płaczu łez ojca nie słyszałaś, za tobą umierał z tęsknoty, za daleko odeń mieszkałaś, widzieć go nie miałaś ochoty. Znów za murami, wokół łza, wieści dochodzą do więzienia, przyniosła mi go siostra mła. Dzwoni Sabrina, bez znaczenia, zapoźno dziecko na twoje łzy, samotnym choćba stroje miałem, tamta dziewczynka to nie ty, ciebie nigdy nie miałem. No i tu jest taki mój rysunek więzienny w indiańskim stroju bizona. A zobaczcie, ułożony w Sieradzu w rejonowym areszcie śledczym, cela 56, 12 października 2005 roku, w obiad, 10 dzień głodówki. Co wy macie pojęcie o głodówce? Ja kilka razy, dwa co najmniej, po 7 dni bez okruszyny chleba, bez kropli wody. Potem kiedyś jeszcze było trzeci raz, to było 5 dni bez okruszyny kropli wody. A potem takie po 3 dni, to różne. A w ogóle najdłużej to 82 dni głodówkę prowadziłem. Udokumentowaną, gdzie mi, proszę państwa, taki jak wąż do paliwa się nieraz spuszczało. Pamiętacie, wkładali taki do gardła i specjalnie żgali tak, żeby mi dziurę chcieć zrobić w tym, żebym to odczuł. A najgorsze jest wkładanie do gardła, tak jak wkładanie do nosa tego dziadostwa, co mam tą wiercą, co mam ten testy robił. Oj, przeżyło się, przeżyło. W kilku aresztach byłem torturowany przez służbę więzienną. Międzyrzecz, Szczecin, Łódź i Sieradz. I kto mi w to uwierzy? Ja mam to zapisane, 33 pamiętniki więzienne. Maszkiem pisane, różnie na różnych, i ołówkiem, i bez ołówka, i czerwonym, zielonym, i wypisującym się. Tylko krwią jeszcze nie pisałem, bo nie będę się kaleczył, jak nie miałem. Była walka o kawałek długopisa, o tyle tuszu, ze spacerów rezygnowałem, żeby mi jakiś klawisz dał. I dlatego tak umiłowałem ten naród indiański. Mam tego pełno. Hoka, hej, lajkujcie, subskrybujcie.